po raz szósty akcja Bieg po nowe życie. W Twoim życiu był taki moment, że Ty dałeś szansę na nowe życie swojej córce. Miałeś jakiś moment zawahania? Nie, nie miałem żadnego momentu zawahania. Dowiedziałem się na temat transplantacji tyle, ile mogłem i też wiedziałem o tym, że polska transplantologia jest na wysokim poziomie, w związku z tym jakby oddałem się w ręce lekarzy bez cienia wahania i z pełnym zaufaniem. Natomiast jakby cała ta akcja wynikła z tego, że summa summarum sytuacja, kiedy mojej córce był potrzebny przeszczep, zaskoczyła i mnie, i całą naszą rodzinę. Szczególnie u mamy Nicole wywołała trochę paniki. A myślę, że gdyby była bardziej świadoma, to po prostu nie obeszłoby się bez tych nerwów, które były. Powiedz, jak się żyje bez tej jednej nerki? Czy ty na co dzień odczuwasz? Nie, tutaj ja nie odczuwam żadnej różnicy. Zresztą jakby jedyne zalecenie po przeszczepie to jest prowadzenie zdrowego trybu życia. No ale taki tryb życia prowadziłem również przed przeszczepem, więc dla mnie nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi, nie wiem, o dietę, o uprawianie sportu, również o uprawianie sportu zawodowego, bo po oddaniu nerki jeszcze miałem dwie walki MMA, walkę w boksie i dla mnie to nie jest, no tak jak mówię, nie ma żadnej różnicy.